takich wynikach naszych ekonomicznych nie będę mówił, bo tego zawsze tam jest pełno. Znaczy dobrze stoimy, bo mamy teraz wycieczkę, do której będziemy dopłacać 50 zł na członka. Każdego najpierw jak to stąpiło, a jeszcze rok się nie zakończył, więc nie wiadomo jak to się jeszcze. Mamy 7 lipca, mamy znowu piknik w Starobronowie. Co roku tradycyjnie, pierwsza sobota lipca, zawsze odprawiamy piknik. W tym roku jest to samo szpara do 7 lipca. Więc będziemy to znowu kontynuować dalej. Temat wycieczki to kolega tutaj, Karol powie tutaj, bo on się zajmuje tym. On powie jaka trasa i tak dalej, jak to przebiega cała ta wycieczka przebiegać. No. A ja byście mieli jakieś pytania, co stosunku do mnie i do zarządu, to bardzo proszę. Jest kawa, jest herbata i są kołocze. Jak ktoś chce, proszę bardzo, tam można sobie zrobić kawkę, herbatę, kołocze. Nie ma kelnerów, nie ma obsługi, sama obsługa. My jesteśmy kelnerami. Ja tylko tak pozdrawiając jeszcze kolegę prezesa. Szanowni Państwo, członkowie oczywiście tylko, do tego się to liczy. Bardzo prosimy o zaangażowanie się przed piknikiem. Dlatego, że ten tydzień pracy, czyli mamy piknik pierwsza sobota lipca, proszę pamiętać o tym, żeby tam bez ekstra zaprosin, żeby być, pomóc, bo jest to duże przedsięwzięcie, jak wiecie, uczestniczycie, więc ktoś to po prostu musi zrobić, a ktoś to jesteśmy my wszyscy, nie tylko zarząd, ale i członkowie i tak dalej. Bardzo prosimy, żeby każdy od siebie dał taki pazur chęci do współpracy. No i tyle, to co kolega prezes mówił, to wszystko jest święte, a więc tego się trzeba trzymać zawsze. Ja myślę, że teraz kolega Karol przedstawi jeszcze program wycieczki, wszystko wycieczce, bo to jest po stronie Karola. Trzeba go też uważnie słuchać. Dziękuję.